STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Panie Benku, jak pan spędza lany poniedziałek? Lany poniedziałek spędzam oczywiście na naszej świątyni, na Roosevelta. Jest pan kibicem Górnika od kilkudziesięciu lat, blisko klubu, blisko drużyny, blisko trenera. Jest pan przekonany, że dadzą radę? Tak, jestem przekonany, że Górnik da radę w meczu z Arką Gdynia. Skąd te przekonanie? Dobry mecz z Legią, dobry mecz z Piastem. Wprawdzie te mecze przegrane, ale gra wyglądała całkiem dobrze, trochę nam brakło szczęścia. I mecz ze Śląskiem Wrocław jeszcze bardziej mnie przekonuje w tej opinii. Myślę, że chłopcy uwierzą w końcu w siebie i to będą bardzo ważne dla nas 3 punkty. Tym bardziej, że ten poniedziałkowy mecz będzie przypadał w rocznicę, 49. rocznicę trzeciego i decydującego meczu półfinałowego Pucharu Zdobywców Pucharów. Pan jest też miłośnikiem, wielkim miłośnikiem historii Górnika Zabrze. To dla pana ważna data. No na pewno jestem, czuję się tym szczęściarzem, że miałem okazję kibicować wielkiemu Górnikowi. Oglądałem wszystkie mecze Górnika w pucharach, niektóre na żywo na Stadionie Śląskim, czy też przed telewizorami. I Górnik jest jedynym klubem, który grał w finale Pucharu Europy. Jest to wielki klub i chciałbym, żeby ci chłopcy, którzy teraz na Torcidzie kibicują tak wspaniale naszemu Górnikowi, dożyli tych czasów, jakich dożyli kibice w moim wieku. I chciałem podziękować jako już starszy kibic chłopakom z Torcidy i kibicom i dziewczynom, i dzieciom, że tak wspierają nasz klub, mimo tego, że ostatnio nam nie idzie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Wielki szacunek macie u starszych kibiców za to, że jesteście z Górnikiem na dobre i na złe. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.